Dobry wieczór Państwu. Ponieważ części oficjalne zwykle są najnudniejsze, więc to będzie bardzo krótka. Program poprowadzi znany tutaj Henryk Sawka. Dziękuję bardzo. To był rektor Szkoły Morskiej, przyszły. Ci z boku mogą usiąść, naprawdę. Dodam jeszcze, że tam na zewnątrz czeka 3 razy tyle ludzi, więc czujcie się wybrańcami losu. Na dzisiejszych piątych śpiewających żaglach wystąpią takie sławy jak Karol Płudowski, kobieta Agata Budzyńska, grupa Bezjacka, Wit Zamoyski, oczywiście Oleg Grotowski i Paweł Orkisz. Co sprawiło, że właśnie tak często jesteś na tych imprezach? Co cię przyciąga w nich? Bardzo specyficzna atmosfera tej imprezy. To jest taka impreza na dużym luzie, spontaniczna. Podobają mi się ci wykonawcy, wagabundy, turyści. Sam zresztą czuję się turystą i jednocześnie jestem żeglarzem, no i to się wszystko jakoś tak wiąże. Porównując teraz te wszystkie imprezy, które oglądałeś z cyklu śpiewających żagli, czy poziom jest ciągle ten sam, czy coś się zmienia? Moim zdaniem trochę się zmienia, no niestety nie na lepsze. Może dlatego, że niektórzy idą tak jakby już w stronę zawodowstwa, idą na łatwiznę, sprzedają te same kawałki po kilkanaście razy. Także część rzeczy jest już osłuchana. Nie, powiedziałbym, że nie tylko przeze mnie, ale i przez większość publiczności. Wypij za moje zdrowie, gdy w twym życiu przepadnę. Może obok inny człowiek, może tylko pies. Wypij za moje zdrowie, czuć życie to jest to. Dobrze wiemy oboje, czas płynie wciąż. Nie proszę, nie, ty nie mów o miłości. Nie rozliczaj z pocałunków i ze słów. Nauczyło mnie życie tej mądrości. Nie wracaj, gdy nie wierzysz w cud. Twoje zdrowie, za twój najlepszy czas. Chociaż dzisiaj dwa nieba i oddzielne słońca dwa. Piję za twoje zdrowie, wierz mi, nieważne z kim dzielisz dzisiaj powietrze, łóżko, prawdę, okno, łzy. Nie wierz mi, ja nie mówię o miłości. Nie rozliczam z pocałunków i ze słów. Nauczyło mnie życie tej mądrości. Nie wracaj, gdy nie wierzysz w cud. Zdrowie, gdy w twym życiu przepadnę, może obok inny człowiek, może tylko pies. Wypij za moje zdrowie, czuć życie to jest to. Dobrze wiemy oboje, czas płynie wciąż. I proszę, my nie mówmy o miłości. Nie liczmy pocałunków ani słów. Nauczyło mnie życie tej mądrości. Nie wracaj, gdy nie wierzysz w cud.
śpiewające żagle, jak to się zaczęło, ile czasu już trwa i jaki ma cel organizowanie tej imprezy? No, jeżeli mam opowiadać, jak to długo trwa, to chyba tylko w skrócie, bo trwa to 5 lat od 81 roku. Kiedy to w podobnym stylu jak dzisiaj, po dwudniowych regatach po Jeziorze Domskim, spotkaliśmy się w klubie pod Masztami i śpiewanie trwało wtedy 6-7 godzin. To są pewnego rodzaju rekordy, które w Szczecinie padają w długości śpiewania i tego typu imprez. I cyklicznie staram się, przynajmniej ja, swoich znajomych, przyjaciół, z którymi gram, zapraszać tutaj, żeby wystąpić w klubie w co roku sympatyczniejszej atmosferze, bo widzę, że publiczność przychodzi ta sama właściwie. Znaczy kręgi są te same. Kluby turystyczne, jachtkluby i tak dalej. Czyli taka publiczność, która wie, na co przychodzi i z czego się będzie bawiła. Ale dlaczego zorganizowano tą imprezę? Po prostu brakuje czegoś takiego w Szczecinie? Już ci odpowiadam. W 81 roku takiej imprezy w ogóle nie było w Szczecinie. Jedyną imprezą, która się odbywała, to były eliminacje do Festiwalu Krakowskiego, w których wtedy brałem udział z zespołem Do Góry Dnem. Wyglądało to w ten sposób, że zgłaszały się 3 podmioty wykonawcze. Występowały, występowała Gwiazda i był to cały nurt piosenkarski, jeżeli chodzi o amatorski wtedy Szczecina, przy czym wykonawcy w ogóle niechętnie tam szli śpiewać, ponieważ było to pewnego rodzaju takim zderzeniem się z wielkim profesjonalizmem tych jurorów, po prostu odstraszało wykonawców, dlatego było ich tak mało. Czasami nawet jeden podmiot, pamiętam taki rok. No i trzeba było czymś tą lukę załatać. To było najlepsze wyjście. A dlaczego śpiewające żagle? Otóż od razu powiem, że jestem może nie wrogiem, ale odcinam się od śpiewania szant, tak jak to robią w Krakowie przez 3 dni bez przerwy, czy na wiatraku. Uważam, że są to idiotyczne imprezy i można coś takiego robić przy ognisku. Nie potrzeba do tego wynajmować rotundy czy hali Wisły. Natomiast idea jest zupełnie inna. My spotykamy się na jachtach, żeby się poznać, żeby pograć, pośpiewać. Samo żeglarstwo nas interesuje, natomiast to, co tu prezentujemy, jest zupełnie inne. Może słowo ambitniejsze nie jest odpowiednie, ale jest to nurt bardzo szeroki, czyli kabaret, piosenka, poezja śpiewana, wszystko, co mieści się w pojęciu piosenka czy kultura muzyczna studentów. Właśnie chcieliśmy was nauczyć piosenki, gdyż uczymy ostatnio piosenki. Tekst jest taki, kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Otóż ci to jest. No cóż, dalej, kici, kici. Balanga, weź pan ta ręka. Noc wigilijna do naszego wodza. Puka ktoś do drzwi. Kto tam? To my, kolędnicy. Jacy kolędnicy? Kuronic gwiazd. Kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Agencja TASS doniosła, dlaczego prasa zachodnia, znaczy nasza prasa doniosła, że w Czarnobylu zginęły tylko 2 osoby. Otóż taka informacja była dlatego, ponieważ tylko, znaczy, rozpędziłem się. Mogę dmuchnąć balonik, nie piłem. To za głośno grają. Jak ja mówię kawę, to nie grają. Otóż wiecie, dlaczego była taka informacja, że podczas awarii w Czarnobylu zginęły tylko 2 osoby? Czy dlatego tak było, ponieważ tylko 2 pary butów doleciały do Szwecji. Kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Milicjant na przejściu dla pieszych przejechał obywatela. Wypada z tego samochodu i mówi: człowieku, nie umieraj, dam tobie wszystko, co chcesz. A mówi: księdza. A skąd ja ci tu księdza wezmę? A w bagażniku nie macie. Kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Kici, kici, miau, 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 balanga, balanga, weź pan ta ręka. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak wygląda telewizyjna reklama. Bo tak jak u nas też reklamują już tam na przykład Prusa Koilep, prawda? Co się stało? Jak siadłaś na statywie, to wstań, a nie musisz krzyczeć.
Nie przejmuj się, to jest taty włamany także. Nieszkodliwe dla zdrowia w każdym razie. Więc w Związku Radzieckim też już zaczęto reklamować pewne towary w telewizji. I na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, jak wygląda reklama pralek automatycznych w Związku Radzieckim. Wygląda to mniej więcej, wiem, bo wczoraj, prawda, żeśmy oglądali ten sam program, prawda. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że na ekranie pokazuje się speaker i mówi: zapraszamy do reklamy, hello dolej. I prawda, po czym speaker znika z ekranu, nagle pokazuje się taki krajobraz, drzewka jakieś, dołem rzeczka sobie płynie, nad rzeczką pochylona, zgięta w pasie w pół, radziecka kobieta w rubaszce, w sukience stoi nad rzeczką, schylona w pasie w pół i pierze. I pierze sobie tam, za nią czai się jakieś takie w krzakach Tatar, nie Tatar, jakieś to takie mongołowate, jak to od nich tam. Prawda? Ona sobie pierze, nagle Tatar wyskakuje z krzaków, atakuje ją od tyłu, baba ręce do góry, aaa, pierdolą! Na co speaker? Pierdolą i pierdolić będą. Dopóki nie kupisz sobie pralki automatycznej firmy Wołgadon. Kici, kici, miau, 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 baranga, baranga, weź pan na ręka. Kici, kici, miau, 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 baranga, baranga, weź pan na ręka. Rzecz się dzieje w knajpie. Przychodzi koń do knajpy i kopytkiem w bar stuka, tak puk, puk, na co kelner: co pan chciał, panie koniu? A koń mówi: piwko poproszę. A kelner mówi: panie koniu, jak to tak? Przedwczoraj, jak pan pochlał, to pan tu padł pod tą ladą, nieprzytomny. Wczoraj, jak pan pochlał, to koledzy musieli pana stąd zalejce wyciągać. A dziś tylko piwko? Mówi: tak, bo dziś jestem wozem. Baranga, baranga, weź pan ta ręka. Kici, kici, miau, miau, miau. Baranga, baranga, weź pan ta ręka. Totolotek nas nie buja. My mu dychę, on nam buduje obiekty sportowe. Kici, kici, miau, miau, miau. Baranga, baranga, weź pan ta ręka. Przychodzi baba do lekarza i ma w dupie ma żarówkę. Lekarz: a co pani jest? Mówi: najeślisz, a pani? Ciekawe po tym kawale, kto cię będzie teraz ubierał, kurwa. Pani w trzeciej D zadała dzieciom wypracowanie, do napisania wypracowanie z użyciem słowa na pewno. Małgosia napisała: mój tatuś jest górnikiem, przyszedł z pracy, umył się, zjadł obiad, poszedł spać, na pewno był zmęczony. Jasiu napisał: mój tato jest, przepraszam, milicjantem, przyszedł z pracy, umył się, zjadł obiad, wziął gazetę, poszedł do ubikacji. Na pewno srabo nie umie czytać. Kici, kici, miau, miau, miau. Baranga, baranga, weź pan ta ręka. Kici, kici, miau, miau, miau. Baranga, baranga, weź pan ta ręka. Impreza nie rozwija się, aż mogłaby się rozwinąć, gdybyśmy mieli pewne fundusze. Nie wiadomo, do kogo się zwrócić. Nie jednak jest podtrzymywana w sposób naturalny, z chęci wielu osób, które społecznie tu pracują. Tutaj mógłbym wymienić chociażby osobę, która co roku robi dekoracje i to bardzo ciekawą. No, nazwisko nic nikomu nie powie, Sławomir Figielski, Pecol, który pracuje w Domu Kultury Kolejarza i na co dzień robi dyplomy na kolei i wypisuje nekrologii, tudzież jakieś gabloty. Robi co roku piękne dekoracje, tutaj niepowtarzalne, zupełnie społecznie. To samo jest ze mną, z paroma osobami, które udzielają noclegów, które pomagają nam przewieźć kogoś na przystań, pożyczają samochody i tak dalej. Co ściąga tych wykonawców tutaj? Chęć popływania po jeziorze jako okazję? Chęć spotkania się chyba w pewnym takim gronie, w którym dobrze się czujemy. Pierwszy raz jesteś na śpiewających żaglach? Pierwszy raz. Jakie wrażenia, powiedz? Przyjemne, pozytywne, bardzo fajnie, wesoło, tylko za dużo ludzi. I dlatego tutaj siedzisz, czy jesteś znudzony? Nie, po prostu Grotowskiego już widziałem parę razy, także znam jego piosenki.
Uwaga, jedziemy. Jagienka i orzechy. Żyła raz pewna panienka, która zwała się Jagienka. Wiele z niej było pociechy, bo tłukła pupą orzechy. Opisał ją, że jest taka, sam pan Sienkiewicz w Krzyżakach. Wpierw żyła w cnocie jak mniszka, a potem wyszła za Zbyszka. Wpierw żyła w cnocie jak mniszka, a potem wyszła za Zbyszka. Pięknie. I wiodło im się hendogo, chociaż niestety ubogo, bo się pokończyły wojny, zaczął się okres spokojny, a rycerz, rzecz znana wszędzie, żyje z tego, co zdobędzie. Ruszył więc Zbyszko konceptem i wpadł na taką receptę. Ruszył więc Zbyszko konceptem. Przywiesił na bramie druczek, że tu się orzechy tłucze. I od każdego orzecha zgarniał taryfę do miecha. Laskowy orzech maleńki to nie problem dla Jagienki. Mogła za jednym przysiadem stłuc całe pół kilo zadem. Mogła za jednym przysiadem stłuc całe pół kilo zadem. A gdy dorwała fistaszka, zostawała z niego kaszka. Niewiele też większej troski przysparzał jej orzech włoski. Aż raz przybył jakiś młokos, przywożąc z Afryki kokos. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzecz roztłuc musi. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzecz roztłuc musi. Spłoniła się żwawa młódka, wzięła dech, napięła udka. Pomodliła się przelotnie i w ten kokos jak nie grzmotnie. Niestety twarda skorupa, nawet przy tym nie zachrupa. Wrzasła Jaguś w niebo głosy, podskoczyła pod niebiosy. Wrzasła Jaguś w niebo głosy, podskoczyła pod niebiosy. I jak drugi raz przywali, a ten bydlak jak ze stali. Natomiast biedna dziewczyna zrobiła się całkiem sina. Oddech jej się jakby urwał, wymamrotała, o kurwa. Potem się zaniosła w wyciem i się pożegnała z życiem. Potem się zaniosła w wyciem i się pożegnała z życiem. Morał na ogół umiemy rozgryzać własne problemy, lecz zagraniczne nowości przysparzają nam trudności. Wniosek: tylko wzrost oświaty może zmniejszyć nasze straty. I hasło bezwarunkowo, mniej dupą, a więcej głową. I hasło bezwarunkowo. Okazuje się, że ja to wszystko znam, co tutaj jest prezentowane. To samo było rok temu, to samo było dwa lata temu. Czy może troszkę inaczej, ale akurat na przykład no, cały repertuar Olka Krotowskiego znam doskonale. To już 5 lat. Piosenki inne też znam. Ważne jest to, że jest duża frekwencja. Jak zauważyłem, przed bramą było 3 razy więcej ludzi niż w środku. To dobrze świadczy o imprezie. I jest ona niewątpliwie potrzebna. Właśnie, dlaczego jest potrzebna, powiedz? Jest potrzebna, ponieważ raz wdrożyła się taka tradycja, że są co roku śpiewające żagle i przyjeżdżają znani wykonawcy, których na co dzień w Szczecinie zobaczyć nie można. Oni są tutaj raz w roku. Dwa, że wytworzyła się wokół tej imprezy pewna jakby legenda, pewna tradycja. A trzy, że pewna ilość osób przychodzi stale. Jest to też spotkanie towarzyskie. To jest nie tylko impreza, to jest spotkanie towarzyskie. W tym roku na przykład była duża reklama, przyszło dużo ludzi, ale w roku ubiegłym podobno reklamy w ogóle nie było, a jednak informacja ustna, przekazy ustne dotarły do wielu ludzi
i ta frekwencja była też ogromna. Jeżdżę dużo po imprezach w Polsce i w zasadzie jest to druga taka impreza, którą widzę. Pierwszą jest Japa i tu śpiewające żagle drugie, gdzie widzę, że ludzie dobijają się z tyłu mnie o miejsce, o wejście, o karnety. Niestety nie mogą ich dostać, bo brak miejsca, ograniczenie. Organizatorzy, wydaje mi się, jakoś może trochę większą salę powinni znaleźć. Jak myślisz, ta duża frekwencja jest spowodowana sławą wykonawców, którzy tutaj są, czy może innymi powodami? No w tej chwili, wiesz, sobie dedukujemy, ale... Trudno powiedzieć, ponieważ jak ja mówię, nie jestem ze Szczecina i nie wiem, czy jest to po prostu głód w środowisku szczecińskim takich imprez. A jeśli chodzi o wykonawców, to wydaje mi się, że na pewno też jednak w jakimś stopniu sława wykonawcy przyciągnęła, bo przecież Agata Budzyńska, Paweł Orkisz czy Zamojski, zespół Bez Jacka są to znani i lubiani wykonawcy w środowisku studenckim. Jeżeli ktoś choć odrobinę się orientuje po prostu w tych zespołach, zna te zespoły, to z chęcią przychodzi i słucha. Ale tak jak mówię, być może jest to spowodowane też brakiem imprez w środowisku studenckim tej w Szczecinie. Nieprawdą jest, jakoby niniejszym demontuje wiadomość, że w Szczecinie nie ma zapotrzebowania na tego rodzaju rzeczy. Jest. Udowodniły to ostatnio właśnie te Dni Kultury Uniwersytetu, występy piosenkarzy w kontrastach, kultar. Popyń do Rio, gdzie ananas dojrzewa, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staniku, gdzie sam to się tańczy i śpiewa. Ajajajaj, popyń do Rio, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staniku, gdzie bimber psinowy piją. Daleka jest droga do Riola Boga, lecz ciebie niekto nie zraża. Ty płyń pod żaglami, nocami i dniami i na zakrętach uważaj. Popyń do Rio, gdzie ananas dojrzewa, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staników, gdzie sambę się tańczy i śpiewa. Ajajajaj, popyń do Rio, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staników, gdzie bimber trzcinowy piją. Gdy zjesz awokado, to zwiedź korkowado i idź w dzielnicę Urka. Lecz chroń się przed grzechem, gdy wabi uśmiechem niejedna Koryntu córka. Popyń do Rio, gdzie ananas dojrzewa, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staników, gdzie sam by się tańczy i śpiewa. Ajajajaj, popyń do Rio, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staników, gdzie bimber ścinowy piją. Wieczorem wzdłuż plaży sto barów się jarzy i kusi, i wabi, i nęci. Ty sprawdzasz w kieszeni, lecz nic to nie zmieni, bo mniej masz cruzeiros niż chęci. Kto wie w takim barze, co zdarzyć się może i wydać przypadkiem nad ranem. Poznałeś mulatkę, przytułasz ją kapkę, lecz czujesz, że tańczysz z panem. Popyń do Rio, gdzie ananas dojrzewa, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staników, gdzie sam bez się tańczy i śpiewa. Popyń do Rio, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staników, gdzie bimber trzcinowy piją. Nie będę was dłużej piosenką swą nużył, piosenki wszak krótko żyją. Gdy w piersiach coś ciśnie, gdy łza z oczu tryśnie, po prostu popyń do Rio. Popyń do Rio, gdzie ananas dojrzewa, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staniku, gdzie sam we się tańczy i śpiewa. Ajajajaj, popyń do Rio, gdzie dziewcząt bez liku nie nosi staniku, gdzie bimber trzcinowy piją. I na zakończenie miło było tak. Gdzie bimber? A wy gdzie bimber? Gdzie bimber? Gdzie bimber trzcinowy piją? Gdzie bimber? Gdzie bimber? Bimber trzcinowy piją, bardzo bardzo. Gdzie bimber? Gdzie bimber? Gdzie bimber trzcinowy piją?
Najpierw pędzą, później piją. Dzisiaj panie nawet buty piją.